i ciąg dalszy o emocjach i kobietach. My, faceci, nie mamy zielonego pojęcia, jak skuteczną formą kierowania są emocje. I tutaj kobiety mają ogromną przewagę, ponieważ one żyją emocjami i jeżeli kobieta chce u ciebie wywołać jakąś emocję, to robi to w tym celu, żeby albo cię zmanipulować, żebyś się zachował jak kretyn, to znaczy sprawdzić się, czy jesteś wart jej zainteresowania, lub w drugim przypadku, jest jeszcze drugi przypadek, kobieta może również to manipulować po to, żebyś ty się jej odwdzięczył tym samym. Czyli kobieta na różny sposób wywołuje u ciebie emocje po to, żebyś ty przeżył tę emocję i oddał jej to samo. Jeżeli kobieta cię przytula, to znaczy, że ona pragnie, żebyś ty ją przytulił. Jeżeli kobieta cię dotyka, to znaczy, że ona pragnie, żebyś ją dotknął, przytulił, żebyś odpowiedział tą samą emocją, którą ona u ciebie wywołuje. Dlatego nie dziw się, że bardzo często emocje, którą odczuwasz przebywając z kobietą, trudno ci jest określić, bo ty nie wiesz, czego ty chcesz i nie wiesz, co ty masz czuć. I czasami, jak jesteś z kobietą, to ty nie wiesz, co masz teraz zrobić. I to jest dokładnie to, co kobieta czuje.